moving it nicely. And the keeper flings him. Well, that's a foul, and it sets up a free kick in a dangerous position. So now a corner. In the way again, robbed them, and a foul in the opinion of the referee. Now what can they do from this free kick situation? It was an accurate free kick, but a fine save. Oh, a lovely ball. Well, it was a foul, but good use of advantage by the referee. And he's in. There it is! The first goal of the game, and the lead certainly doesn't flatter them. Good value for it. Well, here's the replay, and it has been coming. They've played some great football in this game, and they fully deserve this goal. Firing it towards goal! And just missing the target. Well, they're at least making chances. Now they need to be more clinical. Definitely look as though they want to make this move count. Opportunity it is. And it's gone in. Just what the doctor ordered. Things looking very bright for them now with this buffer. Well, I won't get tired of watching this. It's an outstanding bit of play. Just look how far he runs with the ball. That's a great goal. Well, he stopped them just when they looked menacing. And the referee says that is all for today. Always difficult to predict in advance who might decide a game, but you could make a strong look at Derek Chance here. A terrific piece of goalkeeping. Racing forward, trying to catch them out. And that puts them in position. He's gone and found the net! Brilliant piece of finishing! Magnificent goal! Well, as you can see here, it all starts with a perfectly weighted ball in behind the defenders. And then through on goal, it just goes for power and smashes it past the keeper. There's no stopping that. What a great finish. Oh, good vision. Can he keep his composure? Two to the good now, and that gives them a buffer.
Well, let's look at this again. The one and two touch passing is absolutely outstanding to play around the pressure, and his movement's so clever. He has time to play it over. Well, not the best clearance. No way through! And foul it is then. And there it is! Perfectly executed! And attempting the through ball. Well, beaten easily. And there it is! A goal! But will it be purely a consolation at this stage of the proceedings? They haven't been at their best. Well, here we can see it again. Look at the way he glides past the defender to create space for himself. But I think the keeper has made a mistake here. While it's a decent finish, it should go in at that near post. Well, the counter chance looks very real. And running in behind. Oh, good hit, close shave. They've given it away. Mane, can he get one back? Might still be able to do better tickets. And it goes! It looked as though they were down and out. Not a bit of it. What will happen next? Let's take another look at this. And from the attacking point of view, everything's right. A shot across the goalkeeper. Players coming in for the rebound. And there's not much the goalkeeper can do about that. He made a good effort on the first one. Couldn't react to the second. And the referee's whistle, that is the end of the story. Na głowa, spryt i przede wszystkim zabójcze wykończenie. To jego chwila, pachnie to golem. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Mamy karnego. Sędzia bez wahania wskazuje na 11 metr. Bezmyślność. To jest moje pierwsze skojarzenie po tym, co się stało. Za chwilę może się to skończyć utratą gola i pogonią za wynikiem. Taki błąd w polu karnym, gdzie mamy i czerwoną kartkę, i 11, to coś absolutnie niedopuszczalnego. Słowem, jestem w szoku. Czy padnie pierwsza bramka meczu? I piłka w siatce! Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Rzut karny wykonany z zimną krwią. Wiedział, że bramkarz się rzuci, więc z wielką pewnością siebie strzelił w sam środek. I faktycznie bezradny golkiper odprowadził tylko wzrokiem wpadającą do bramki piłkę. No i w prosty sposób blokuje to dośrodkowanie. Uwaga, piłka za plecy obrońców. Oj, ależ teraz niewiele zabrakło. Ładnie uderzył, technicznie, kilkadziesiąt centymetrów i mielibyśmy gola. Wrzuca w okolice 11 metra. Ulala, co za refleks! Bramkarz ratuje im skórę. Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Głęboka ta centra z narożnika.
Nie ma gola. Zdecydowała parada bramkarza. Trenowany pressing zrobił swoje. Piłka zagrana do Sterlinga. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Podanie przyjmuje Trent Alexander-Arnold. Niewiele brak. Przekroczone przepisy i oczywiście rzut wolny. Aż się prosi, żeby go wykorzystać. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem. Nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Piłka wraca do środka. Może być zaraz groźnie. Doszła ta piłka na dobieg. Jest okazja. Czy wykorzysta tę okazję? Tak! Tak! Piłka w bramce! Odskakują rywalom. Mają już dwa gole przewagi. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A sam strzał był już formalnością. Z takiej odległości ciężko nie trafić. No i po ataku zagrożenie minęło. A teraz będzie dobra okazja. Akcja jeszcze się toczy. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Gol! Niezwykła sytuacja. Naprawdę, tutaj nie musiała wcale paść bramka. I widzimy teraz ponownie, że to była po prostu fatalna interwencja. Piłka wypuszczona przed siebie, to musiało się skończyć golem. Z taką grą to nie jestem pewien, czy sztab nie zdecyduje się w następnym meczu na zmianę. ...się pokusić o samotny rajd. Mamy bramkę, proszę Państwa! Ale to chyba miły akcent na pocieszenie dla kibiców, bo nadal wysoko przegrywają. A do końca niewiele. Obejrzyjmy sobie, Tomku, cały ten popis solowy na chłodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No, no. Pan nie ma możliwości choćby powącha... Ale może teraz będzie szansa. Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja. Co tam się stało? Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Ale atak teraz na piłkę. A więc jednak gwizdek. Mimo zastosowania korzyści stracili piłkę. Sędzia decyduje się więc przerwać teraz grę. Słuszna decyzja. Tak to się kończy, gdy zlekceważy się wcześniejsze upomnienie. Mocno zapracowana żółta kartka. Była szansa na poprawę, ale najwyraźniej jedno ostrzeżenie to za mało. Zobaczymy, może teraz nieco przyhamuje z takimi wejściami. Próba strzału z dystansu. No, gdyby wykorzystał ten rzut wolny, byłby piękny gol. Niewiele zabrakło, aby się udało. Tak czy owak, trzeba docenić pomysł. Jest informacja, że doliczone zostało 5 minut. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Tak! Znowu bramka! Odrabianie strat trwa. Jeszcze tylko jeden gol. Końcówka meczu, ale tu nic nie jest jeszcze przesądzone. Warto chyba zauważyć, że obrona mogła w tej akcji zachować się lepiej. Zabrakło jednak asekuracji i w efekcie mamy gol. Anglicy walczą do końca, szukają bramki wyrównującej. Centra posłana w pole karne, jest groźnie. No ale jednak, za blisko bramkarza, pewnie to łapie.
Będzie groźnie, prostopadłe podanie. Dobre podanie, ciekawe co z nim zrobi. No ktoś, sędzia gwiszcze po raz ostatni i zespół gości przegrywa. No nie tego się spodziewali. Mecz do zapomnienia, oczywiście nie dla sztabu trenerskiego, bo na pewno będą chcieli wyciągnąć wnioski i przeanalizują tę jednobramkową porażkę. Tak czy inaczej, muszą szybko przejść nad tym do porządku dziennego. Meczu, który będzie się oglądało z przyjemnością. A teraz znakomite dogranie, fatalne pudło, zupełnie nieudany ten w zamyśle techniczny strzał. W sytuacji sam na sam czasem nerwy biorą górę nad umiejętnościami. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Rożnego w okolice jedenastki. Powiem szczerze, nie wiem jak mógłby paść tu gol. Przede wszystkim to musiałaby być główka w światło bramki. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Dobrze broni bramkarz, musiał sięgnąć po piłkę, ale nawet na chwilę nie wyglądało na to, by miał kłopoty. Niezliczone godziny spędzone na treningach w takich właśnie sytuacjach przynoszą rezultaty. Mają okazję na prowadzenie. Obrońca górą nie pozwolił tutaj na strzał. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Jak to nie wpadło? A wydawało się, że to świetny strzał. Za dużo tu było kombinacji. Czasem przy sytuacji sam na sam trzeba posłuchać instynktu. Czy wykorzystają okazję? Brawo dla obrońcy, ale niebezpieczeń. Potężny strzał, to mogło się udać, ale jednak nad poprzeczką. Szansa, mogą zaraz prowadzić, ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Daleka piłka z rogu. Mogło być groźnie, ale miejsca na skrzydle. Ależ okazja teraz. Ależ Robinsonada, jak on to zrobił? Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Będzie bramka! Tak jest! Jedenastka, proszę Państwa! Zaraz może być po remisie. Faul na żółtą kartkę, ale w polu karnym, więc kara może być za chwilę bardziej dotkliwa. Czy padnie pierwsza bramka meczu? Obronił, ale piłka w grze. Jest! Gol! Gol, mimo że przy tej interwencji trudno było zrobić coś więcej. Gdzie tutaj była obrona? Ponownie oglądamy teraz tę bramkę. Nawet ci, którzy zawsze lubią widzieć bramkarza, tym razem chyba nie będą mieli zastrzeżeń do jego postawy. Doskonale się zachował za pierwszym razem, dobrze wybronił, ale drugi strzał to było już za dużo.
O nie, naprawdę. Znowu są przy piłce. Pulisic powinien teraz strzelić. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Wspaniała interwencja bramkarza, ależ robi Sonada. W okolice jedenastki teraz wrzuca. W ostatniej chwili wybija z linii bramkowej. I to już jest koniec spotkania. Drużyna gospodarzy nie sprostała dzisiaj wyzwaniu. Mecz do zapomnienia. Oczywiście nie dla sztabu trenerskiego, bo na pewno będą chcieli wyciągnąć wnioski i przeanalizują tę jednobramkową porażkę. Tak czy inaczej, muszą szybko przejść nad tym do porządku dziennego.